jak powstał stroik świąteczny, robiony ręcznie, zaraz zobaczycie, co robiłam. Zbierałam szyszki, oczyszczałam żywicy oraz brudu. Później mąż uciął mi kawałek drewna, które też boki oczyściłam papierem ściernym, no i się zaczęło. Trzeba było to drewno dwukrotnie pomalować lakierem i poczekać, aż wyschnie. Następnie ozdabiałam stroik szyszkami, lakierowałam to, dodawałam bańki, dodawałam świeczkę, sznurki itd. No i na sam koniec oczywiście wzięłam, pomalowałam szyszki farbą akrylową białą, ona najszybciej schnie. No i tak już wygląda piękny stroik z przodu i z tyłu. Jeśli podoba Ci się ten stroik, to daj łapkę w górę.